Łączymy się ze studiem Krajowej Konferencji Delegatów PZPR. Kilkakrotnie w dzisiejszej dyskusji pobrzmiewały głosy, które ta sala zna już bardzo dobrze. Przytaczano niekiedy osiągnięcia niektórych organizacji partyjnych, wyliczano zasługi i sukcesy. Nowomowa spotykała się jednak z szybką ripostą. Oto jedna z takich sytuacji. Proszę bardzo, mikrofon numer 7, formalnej. Tak, można prosić o głos, słyszycie mnie, towarzysze? Proszę tak? Bardzo. Sierakowska, mandat 807, województwo lubelskie, też nauczycielka, ale nie o sprawach nauczycielskich. Obudźcie się, towarzysze, po prostu. Wszyscy czekamy na to coś, na to wielkie coś. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że jak jestem przy głosie, to co mówiłam w Lublinie, że jest taki moment właśnie, kiedy w Polsce czekamy na siłę, która poprowadzi naród. I tą siłą może być partia i powinna być partia. I na pewno zgodzą się wszyscy ci, którzy w tej chwili walczą o to, żeby być kimś w Polsce. I Solidarność, i zrzeszenia, najróżniejsze związki i partie. Ale nie będziemy silni, jeżeli nie wypełnimy tego, czego oczekuje od nas naród. A wszystkie uchwały to tylko my, prawdę mówiąc, czytamy. Kto czyta nasze uchwały? I to my przylatujemy czasami, bo jest to to samo od iluś tam lat. Partia, szanowni towarzysze, to my jesteśmy. To my w Sejmie, to my w Radach Narodowych, to my przyzwoicie wykonujący swoje obowiązki. To nie, jak oni mówią wszyscy, białe domy. Tak jak powiedział ostatnio pułkownik Kwiatkowski, mamy same porażki, bo gramy tymi samymi kartami, a od tasowania kart asów nie przybywa. Także może w takim razie pomówimy o tym, o przyszłości, a nie po prostu o tym, co, o czym mówimy już od lat. Dziękuję.